Hejka, witajcie moi mili, z tej strony Rashibo, jest to kolejny odcinek Zagrajmy w Deadlight. Jak pamiętacie... friend, he's alive. What the hell? There's no time to lose. They've already loaded the supplies onto the helicopter. We still need to make a stop at the safe point before returning to base. Let's go. Now we'll see who has the last laugh, old man. Gotta get to Ben. Those new law bastards are torturing Ben and feeding him to those damn shadows. I've got to hurry. No tylko... Jak pytanie się mam tam nie wydostać tak szybko? On days like today, even a guy like me could believe in God. O, strzelba. Super. O. Aha. Zrobię nie w konia. Okej, naboje będę oszczędzał, jak się tylko da. Bo nie wiem, kiedy się mogą przydać. A nie chciałbym z... It looks like the building was a refuge when the disease first spread. And now those crazies use it to store the supplies they steal. Ej, teraz tak. Musimy dostać się tam do góry. No, dobra, już widzę jak. I tak, tędy. Tu. Tak. Tak, supcio. Pyk. No, tylko dwóch. Zawsze lepszy dwóch niż żaden, nie? Aha, normalnie otworzyć. Myślałem, że z buta tam. Z buta wjeżdżam. Moment, apteczka. Apteczka to jest czymś, czym nie pogardzę. Szczególnie kiedy mam do czynienia z takimi super inteligentnymi zombie, albo nasza postać, Randall po prostu czasami nie pod kątem 180 stopni w chuja. Nie zdążymy pewnie. Old friend, I found you. No. Zrobić to strasznie słowo. Daniel, Fox, wake up! What happened? They knocked you out cold. I think I gave as good as I got. I told you I'd meet back up with you, didn't I? They took Stella, Randy. They're crazy. They're rebuilding by force. They're killing anybody that doesn't fall in line. What about my family? Have you seen them? I haven't seen anybody. They strung me up when I wouldn't go alone. They took Stella somewhere else. Some kind of home base. If they've got your family, that's where they'll be. What about the safe point? It's all a lie, Randy. There ain't no safe point. They're just using it to round people up and take them somewhere else. Then we have to get out of here. We have to find them. Let's go, buddy. I don't have the strength. You have a pretty deep cut, and you've lost a lot of blood. Look, Randy, a Christmas present. You won't be able to fly in this condition. We need to stop the bleeding. You'll have to wait for me here. I need to look for something to fix up those wounds. Today is my lucky day. What are you talking about? Even someone like me would believe in God on a day like today. Look behind you. Have you? Sit tight, Ben. I'm gonna get you some help.
I'll be back as quick as I can. Damn it. There's gotta be a first aid kit and some meds around here somewhere. No, raczej na ulicy tych leków nie znajdę. I need to help Ben fast, or he'll bleed out. Ogólnie fajnie, że dostaliśmy trochę naboi do każdej broni. Teraz będziemy mieli. Będziemy mieli możliwość poużywania jej trochę. Może. Też nie wiem, ja nie jestem skory do używania broni w tej grze. Bardziej ucieczka, uniki, używanie otoczenia. O, dwa naboje do strzelby. O. No tak, z procy. Ej. Teraz tak. No ej, no moment. No. Ej, szczerze, jak ja teraz mam co zrobić niby? No co, mam tu skoczyć po prostu tak? Nie, nie, no raczej nie. Po prostu to walnąć? Tak też nie. Ej, no bez kitu nie wiem. Poczekajcie. Wsiądźmy wygodniej. Aha. Jednak tak, no dobra. Jezu, niektóre rzeczy są tak mało intuicyjne. Czy wydaje... inaczej, rozwiązania same wydają się proste, ale... It seems that someone left a message on a recording machine. A po angielsku coś tam o wirusologii, dobra, to olać to. To olać to na razie. The pharmacy is on the other side of the elevator. Oh, fuck. Ale okej, dobra, zlurujmy ich tak. Już widzę, co byśmy potrzebowali. Musimy ściągnąć windę prawdopodobnie. Get out of my head. Okej. These memories. These thoughts. It hurts so much to think about my Lydia. No nie jest to zbyt dobra rzecz. Aha, już widzę jak ten. Bo to jest Gzyms, dobra. Na ten Gzyms możemy pewnie łapać. Ale te wspomnienia trochę tak firem wieją, patrząc na to, co się dzieje dookoła. Nie? Bing. Ojejku. No dobra. I tak pewnie nie będziemy mieli kiedy indziej użyć tych naboi. Wiem, na początku odcinka mówiłem, że wolę nie używać broni. Ale... prawda jest taka, że chyba nie będziemy mieli gdzie ich potem użyć. Kolejne nagranie. Another recorded message of this doctor. Dwa naboje do shotguna. It looks like that doctor found what he was looking for. Okej, zlurujmy wszystko co się da. I skoczmy. Będzie najprostsza metoda świata. Bardzo dobrze. Apteczka. O.
Aha, okej. Okay. Czyli na pewno nie na dół. Pewnie do góry w takim razie. A nie, dobra, już teraz gra nam podpowiedziała. Łaskawie. Oj, Jezu, tak, tak. Nawet się będzie rozpadał, sukcio. Pan doktor. Pięknie. Nie wiem, czy to jest jakaś szansa po prostu na tego kryta z tej siekiery, czy... Jak to wygląda? O, Jezu, dobrze, że to jest tak. Bo fakt faktem... Zróbmy to tak. Tak rozsądnie w sumie. Pięknie. I can't leave without the medical supplies. I need to go back. Aha, czyli tam były te medyczne, tak? There's the pharmacy. I need antibiotics and something to close up Ben's wounds. Hmm. To szukaj. That's everything. Let's get out of here. To teraz jak tu wyjdę, to będzie Jezu. Aha. Oni się odrespili. Spoko. Okej, okay, mi to wystarczy. Ale sądzę, że jak dojdziemy do Bena, to Ben będzie martwy. Nie wiem czemu. Mam takie przeczucie. Co to za kijowe kraty, nie? Montują. Naprawdę? Takie łatwe to ma być? Szczerze to już myślałem, że mi się winda zrypie na dół. Ale okej, no dobra, pomyliłem się. Może i lepiej. To jest kolejna martwa kobieta. A tak, bo tu był secret. No tak, tu był secret. Jeżeli byśmy chcieli ten. Kurde. A, że on za daleko poleciał. Nie, bo na padzie to pewnie idzie jakoś ogarnąć takie skakanie, że tak powiem, z lewej na prawą i dalej. I na bliskich odległościach, na klawiaturze to... A nie, nie mamy tu iść. A nie mogę się tej drabiny złapać? No kurde, w sumie tak na zdroworozsądkowo, nie? To złapanie takiej drabiny podczas takiego skoku. Prawdopodobnie by wam wyrwało stawy. Przynajmniej mi. No nie jestem jakąś osobą heraldycznie, petardycznie zbudowaną. A to moment, to wtedy musimy tu zejść? No tak, wystarczy tu. O, dobra. Won. A, i teraz ten nam zadał obrażenie, o kurwa. Ten nam zadał obrażenie tak z dupy. All this should make you feel better. I think so, Randy. I think I'm feeling better. Although I would have liked to see one of those nurses show up from back in the old days. Oh, those uniforms. You remember how to do it? If there's gas in it, I promise you I can fly this thing. Bingo! What did I tell you, buddy? If they've taken her to the safe point, from the air we'll be able to... find her! Ben, are you okay? I'm a little dizzy. And I'm sad, Randy. I miss my wife. I want to be with her again, buddy. I'm tired of this job. Think at least she didn't have to go through all of this. We're like old men, aren't we? All our talk is filled with the dead. All the people we loved. Not around anymore. We're alone. Look, Randy, the safe point. You should be able to find them from there.
At least I brought you this far. Ben, are you okay? Ben! Ben! Wake up! On już był ugryziony. Najnormalniej się cię wykrwawił. Za duża utrata krwi i osłabienie organizmu. Wow. Wait. This is my neighborhood. This is my street. I don't like this. No. This was the day. The day the shadows destroyed our town. This is my home. I don't want to go inside. Oj, wygląda to grubo. Shannon. Lydia. No. This isn't how it happened. You weren't here. Każdym dnem coraz dalej wchodzimy. It hurts more and more to think about them. No. No ale pytanie teraz, gdzie wyrąbaliśmy? Czy przy schronie gdzieś? Ben died in the accident. Bloodstained fragments from the safe point. The new laws lie. It looks overrun. Shadows can't be stopped. Ładny obóz, ładny. A szczerze, kto wywala dziury? Na pewno nie cienie. To już nie uwierzę. Sprawdźmy, co to jest. 12 naboi do tego, no, super. Ej, no kurde, bez jaj, to powinno, ten strzał powinien dojść. Dobra. Też coś mogliśmy sprawdzić. Aha, on miał dużo więcej tych naboi. To dobrze akurat. Dobra. To było najpoprawniejsze politycznie, żeby tak zrobić. Wow, no. Powiem tak, w tym momencie gra mnie zmotywowała do używania pistoletu. Do rewolweru, przepraszam. Faktycznie to daje profit, nie? W tym miejscu się opłacało. No chyba ogólnie nie wiem, ile tam musi mieć tych naboi, ale... Ale spoczko, nie? No ładne to było. Tak to mogę się bawić, nie? W takiego last man standing. The safe point is no more than a trap used to hunt the survivors. Wow. Urban exploring. Nie wiem, czy za późno to zrobiłem. The safe point is no more than a trap used to hunt the survivors. Okej. A, czy musimy to zrobić faktycznie tak szybko? No dobrze. The safe point is no more than a trap used to hunt the survivors. No, teraz tak. Ej, no kurde, to już byliśmy poza. Come on. The safe point is no more than a trap used to hunt the survivors. Ej, no nie lubię takich rzeczy, że już jesteśmy na przykład poza celem rażenia. A na przykład gra nam tego nie uznaje, nie? To jest coś naprawdę już niefajnego.
No, kurde, i teraz też był swing na niego. No. O Jezu, aż to kurde. No. Dobra. Tak. Dobra. Ostatnie dwie kule. No, no dobra, no trochę chujowo to było zrobione w tej chwili, ale okej. Może faktycznie się nie będzie opłacało z nimi bawić, no bo tyle co tego gówna tam przyszło. Tak patrząc, to wydaje mi się, że powinniśmy. No tak, tego musimy odtrącić, tu musimy tak zrobić. Aha. Dobra, już łapię. Już łapię, co trzeba zrobić. Tu. No, i teraz... Wytłumaczcie mi, dlaczego ja nie mogłem go uderzyć? Bo gra musiała uznać, że co? Że musimy się spojrzeć w drugą stronę, nie? To jest też trochę taka... ułomność, ale drugie... It's the trap the new law created, pulling in survivors from all over the city. Fabian ocalał z całego miasta, a my się utopili. W nagrodę za to. Teraz pewnie znowu co? Będziemy musieli okna robić? Nie. The radio broadcast. It's the trap the new law created, pulling in survivors from all over the city. Musimy być w... They take people, use them. They're more dangerous than the dead. No, wojskowym to Randy by nie był. Kurwa, nie miałeś drugi raz skoczyć. A Jezu... Takie małe rzeczy drażnią mnie, powiem szczerze. Ah, full steam, Space Marsh. The radio broadcast. It's the trap the new law created. Pulling in survivors from all over the city. Dobra. Tak. They take people, use them. They're more dangerous than the dead. Tak. Tak. O, apteczka. A nie, w sumie apteczki nie potrzebuję, bo jak umrzemy, to chyba nam się hapsy regenerują. No tak. Jedna. Teraz mnie zabiło to, że mi się animacja nie skończyła tak jak powinna. Super. Jakbyśmy też tego nie zrobili oczywiście w ciągu, to by nas zabiło to, co spada. Tak jak tu na przykład. Ktoś nam chciał znowu na łeb spaść. Stacja radowa, Fort Luton. Kurde, powiem, harde te sny ma. Znaczy... retrospekcje jakby. Nie ma to tamto. Tak, tak, i skok. It's too quiet. Something's not right. Have they found any survivors? Looks like they found a young woman.
A redhead, you know? Jakąś młodą, brudną kobietę. Tam doktorki gadały z tyłu. A ruda? It's the damn radio that broadcasts regularly the false message that attracts the survivors. It's like the rat said, we all make choices. These men chose to lie and to kill. They chose the worst in themselves. But it ends now. Get out of here, Randall. You're cornered. Właśnie tak się zastanawiałem, czy będę mógł użyć windy, czy nie. Ale też normalnie wbiliśmy się tu faktycznie po to, żeby co? Wyłączyć im radio? Throw down your weapon! Throw down your weapon! Throw down your weapon! I swear! I swear! Throw down your weapon! Throw down your weapon! The rat is in the rat. Throw down your weapon! Where's the boy? I don't know what you're talking about. The boy who was with you. He's no one I know. I said, throw down your weapon! It's not even loaded. Tell us where he's hiding. Throw down your weapon! Oh, I swear, I'll shoot! Sooner or later, you'll tell us. Do you hear me? This broadcast was recorded on the 1st of June. No i super. This must be their base. Stella is here. I can feel it. My family. This is it, Randall Wayne. This is it. Dobra, super. I w tym miejscu podziękuję wam za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej.